Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco, to jest oczywiście Hearthstone i karczemna bójka specjalna, ponieważ na 20-lecie Diablo Blizzard postanowił umieścić tutaj poniekąd swoje uniwersum, oczywiście Diablo, w Hearthstone'ie. No i oczywiście mamy tutaj talię, jak widzicie talia jest przygotowana, ja sobie tą talię poniekąd tutaj gdzieś podłapałem od widzów oraz także ze strony Hearth.pwn. Jak widzicie, tym razem nie ma żadnego pakietu, pewnie dużo ludzi... Wielu graczy jest zawiedzionych, bo nie dostaną darmowego, podstawowego, klasycznego pakietu, ale dostaną bardzo ładny rewers. I jeszcze nie grałem, także oczywiście rozpoczynamy, no i miejmy nadzieję, że to będzie całkiem fajnie tutaj wyglądało. Przepraszam za mój głos, jestem przeziębiony. Zrobimy głośniej. Nie twoja sprawa. Mój młot płonie świętym ogniem. Proszę bardzo, podobno jest jakiś ukryty poziom tutaj. Jak widzicie, mamy tutaj postać paladyna. I paladyn oczywiście jest na murlokach, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. I wsłuchujemy się. Mroczny wędrowiec. Wow! Co to jest? Wyciągnijcie to ze mnie! Okej, okay, przyzwij losowego diaboliczne moce. Tutaj mamy sekret. Dobra. Czekajcie, bo... Co ja bym tu mógł zagrać? Tutaj chyba nic nie zagramy. Zobaczymy, jak nam pójdzie w ogóle ta bójka. Coś takiego, czyli bufer. Chochlik krwi. Dobra, mamy takiego bufka. Moglibyśmy zagrać to. Coin. Do tego. Jestem ciekaw, co to w ogóle jest za sekrety. What? Agonia. Aktualnie rozgrywający turę gracz otrzymuje losową broń. Wow. Czyli musielibyśmy to zabić jak najszybciej i wtedy byśmy dostali broń. Ale on ma sekrety. To jest dopiero w ogóle akcja. Dobra, moglibyśmy to zagrać. Dobra, zagrajmy tego murloka i zostawmy to. Czy jesteśmy w stanie zrobić OTK? Zadaj 3 punkty obrażeń. Błyskawica. Nice. No i znowu. Aktualnie zgubiający gracz otrzymuje złoto, moi drodzy. Czyli na equality i konsekracji to by naprawdę fajnie działało. Equality i konsekracja to by naprawdę fajnie działało. Dobra, zagrajmy coś takiego. Czekam na ruchę. Zagrajmy tak. Okej. Okay. A, przyzwał mojego pirata, widzicie? No to ale potrzebujemy tutaj jak najszybciej equality i konsekracji. No, 6 many wtedy. Mamy coś takiego. Na razie to mi tak średnio daje. Na razie mi to tak średnio pomaga. Tylko zagramy sobie przez to i Hero Power. Czekam na rozkaz. No i on sobie zapełnił stół i czekamy. Pocisk cienia w swojego. Dlaczego? A, proszę bardzo, jakie zagranie. Widzieliście to? Zniszczył swojego, żeby wrzucić innego. What the fuck? Czemu tak zagrał? No i ja nie mam tutaj w sumie nic. Dobra, aktualnie rozgrywający otrzymuje złoto, czyli to w sumie miałoby największy sens. Zagrałbym tak. Złoto to oznacza dwie monety. Dwie monety, moi drodzy, i nic nie możemy zrobić w tej turze. Mógłbym zagrać tak. Czekam na rozkaz. Mógłbym się także uleczyć, ale myślę, że przy takim stole, jaki ma przeciwnik, to nie ma żadnego sensu. Dobra, on bije w twarz. Okej. Okay. I jeszcze zagrywa tego wariata. I jeszcze ogień duszy. Wyrzucił piekielny ogień. No to mamy kaprawę teraz. Oj, kaprawę to tak średnio. Raczej bym się chciał chyba uleczyć, bo tutaj już... No, czekajcie, może tak zagramy? Jeżeli się uleczymy, to uleczymy się o 14. Dobra, musimy się uleczyć.
Może zagram to kaprawę. Chociaż w następnym mógłbym Murloki przyzwać. Do walki. A zobaczmy w twarz, co tam się stanie. Nic się nie stało. Dobra, graj. A, patrzcie, już zaatakował. Zanim jeszcze dobrał kartę. Ale automatic. Ale automatic. Dobra. Murloki mógłbym przyzwać w tym momencie. Padły mi dwa takie, dwa takie. No dobra, Belcher byłby spoko. Ale się nie uleczę. Murloki... Czekajcie, co ja zrobię z Murlokami? Tego wytrejduję, tego wytrejduję. Może bym przeżył. Dobra, sprawdźmy to. Dobra. I teraz tak, tradujemy tego wariata. Tradujemy tego wariata, bo chyba ma najwięcej. Przyzwane zostało, że złoto. I tutaj. I że... gracz dostaje broń. I on ma ataku teraz 5. Dobra, i co dalej? Chochliki idą. Za 2, to spoko, nie przyzywa nic. Tyrion jest spoko. Mógłbym nawet to zagrać. Mógłbym nawet zagrać to, żeby Tyrion był mocniejszy. Dobra, zagrajmy to. Zagrajmy tak. What? Tego nie wiedziałem. Daj furię wichru komu? Komu furię wichru daje? Wszystkim? Za legendarny stonik, daj wszystkim stonikom furię wichru. Fuck, to ja mam 20 w tym momencie ataku. 25, czyli one off. Ale nie mogę tak zrobić. Fuck. Dobra, moglibyśmy walnąć. Nie, to nie chcę tak robić. Dobra, zagrajmy tak. Ja trochę ryzykuję w tym momencie. Dostanę złoto. Dobra. I nie wiem, co tutaj jest. 5 punktów pancerza, dobra. Dostałem pancerz i teraz mógłbym zagrać jeszcze tak. Tu już tylko to zagramy. Okej. Nie wiem, czy chcę zmienić broń, a sprawdźmy. A, dostałem słabą broń. Sprawdźmy, walnijmy w twarz. Dobra, i to już chyba tyle. Dobra, graj ziom. Zobaczymy, co on teraz zrobi. Wędrowiec pustki, proszę bardzo. Naprawdę muszę? Znowu przyzwał kuchlika. Całkiem okej. Konsekracja jest całkiem przyjemna. To mi się podoba. No a konsekrację byśmy zagrali, walnęlibyśmy w twarz. Dobrze, mamy konsekrację. Zagrajmy tak. Miałem lital chyba. Ale sprawdzam broń jeszcze. No, niestety. Może miałem lital. Zagrajmy sobie jeszcze to. Zobaczymy, czy znowu coś z agonią. Nie, jednak nie. I czy to, moi drodzy, sekret? Zakazany rytuał, okej. Aż się boję, co tam może się kryć pod tym wszystkim. Dobra, zróbmy tak. Dwa, dwa. Zaatakujmy tak. To już? Zabici stronnicy, ujawnione sekrety 2. Dobra, otrzymałem rewers. Otrzymałem całkiem fajny rewers. I teraz tak. Zagrajmy sobie, słuchajcie. Zrobimy tak. Weźmiemy sobie rewers. Gdzieś tutaj powinien być. Nie widzę go, nie widzę. A, jest. Dobra. Więc mamy tutaj tak, moi drodzy. Ulubione. Tajny poziom. Okej. I teraz zróbmy jeszcze raz. Karczemna bójka, słuchajcie. Zagrajmy jeszcze raz. Czy ja mogę walczyć przeciwko komuś innemu? To jest pytanie. Mroczny wędrowiec. Dobra. Poddaj się.
Poddaję się. A czekajcie, była tam opcja zrestartuj, nie? To jeszcze jest ciekawe. No dobra, zagrajmy jeszcze raz. Gramy tym samym deckiem, zobaczymy czy nam się uda. Mroczny wędrowiec, cały czas. Kim jestem? Nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Mój młot płonie świętym ogniem. That's not your sprawa. A, mogłem tą konsekrację zostawić, fuck. Dobra. Brakuje nam pirata. Sekret, sekret, sekret. Okej. No i zagrywamy tego wariata. Zagrywamy tego wariata, ponieważ kaprawe oczko w następnej i zobaczymy, co się wydarzy. Okej. Zagrajmy sobie tak, kaprawę. Walniemy pierw... Czekajcie, zagramy kaprawę. Dobra, nie chcę Murloka jeszcze zagrywać. On zagrywa monetę i zagrywa Hochlistrzyni. Spoko. I teraz będę miał buffa. Powinniśmy mieć buffa. Więc zagrywamy sobie taki miecz. To ma buffa w tym momencie. Moglibyśmy to strajdować. Nawet byśmy tak zrobili chyba. Czyli zrobilibyśmy coś takiego. On tutaj ma bardzo prosty trade oczywiście, ale zadaje 3 punkty obrażeń w stronnica. Dobra. I nic więcej. Możemy sobie zagrać spokojnie tego wariata. Hero Power. Możemy wytrade'ować. No i gramy. I teraz jestem ciekaw, czy... Cała zabawa polega na tym, że musimy odkryć jak najwięcej sekretów, bo on ma 3 sekrety, ale tu nie chodzi o to, żeby tego gościa zabijać, tylko żeby się z nim bawić. Właśnie, może o to w tym chodzi, żeby się z nim bawić. To będziemy się z nim bawić, nie będzie... O, pierwszy sekret. Wszystkich stronników na jeden, dobra. To jest dosyć ciekawe. Ten sekret is very interesting. Do walki! Wytradujemy i na razie nic nie robimy. Ej, nie czuj się! Diaboliczne moce i kochlik. Czyli to w następnej, a potem doktor. Tu mamy co? Otrzymujemy złoto. Okej, okay, zagrajmy sobie wanę. Może być. Tu sobie zagramy tak, bawimy się, tradujemy. Zobaczymy, czy możemy odbić coś specjalnego. W momencie, kiedy to nagrywam, jest mojej drodzy 23, czyli całkiem niedawno, godzinę temu, wyszła ta bójka. Ja jeszcze wszystkich informacji oczywiście na temat tej gry, tej bójki nie mam. Nikt nie przeżyje. Więc pewnie jak wy to już oglądacie dnia następnego, to już pewnie jesteście troszkę bardziej nikt poinformowani. Możecie zawsze się podzielić tymi informacjami. Ja na razie sobie tak zagrywam. O, halo! Halo! Halo, rzuciłem buba. Co tu się stało? Przeciwnik stronnika z okrzykiem bojowym przyjrzy lustrzane odbicie obu... A, takiego. No dobra. Lustrzane odbicie dla obu graczy, okej. Okay. To dosyć ciekawe. To dosyć ciekawe. Bardzo interesujące. Dobra. Moi drodzy, gramy w Fingerze. Gramy tego w Fingerze i gramy to. I teraz musimy pokminić, co my tu chcemy zrobić. Dobra. Aha, bo tu jest... A, jest Sanava Beach. Dobra, zagrajmy tak. Nikt tak. Zabijmy tego. No i okej. Zagrywa ogień duszy na 3-3. Nadmiar mocy wyrzucił, to też jest ciekawe, że to miał na ręce. No i zobaczymy, czy jakieś kolejne sekrety będą tam ujawnione.
No i tu zobaczymy Diablo Consecration. Dobra, ale nie. Zanim to, zagrajmy tak. Obydwa murloki. I widzicie, jak to bardzo ładnie działa. Zagrajmy to. Zagrajmy to. Piekielny ogień. Piekielny ogień. Dobra. No to tyle. No, niestety nic tutaj nie pobufujemy. Ja tutaj biję w twarz. I nic więcej nie zagrywamy. Czekamy. Zobaczymy, czy coś fajnego. O, wyssanie duszy na 1-1. Wyciągnijcie to ze mnie! Dobra, opętany kmieć. I tutaj poszedł trajdzik. Dobra. Naprawdę muszę? I kto dostanie buffa? Okej, okay. Konsekracja myślę, że nam pomoże. Myślę, że nam tutaj konsekracja na start pomoże. Zagram to, zagram to, zagram to. Rozwalmy sobie pochlika jednego. I przyzwany została skrzynia złota, proszę bardzo. Oraz odrzucona zbroja. A, spoko. Czyli on dostał te dwie monety. Dobra, mamy tu Silvera teraz. I teraz jest pytanie, my dostaniemy 5 pancerza. Dobra, ja oczywiście w tym momencie mam lital. Tak? A jeszcze się pobawmy. Pobawmy się, zobaczmy, co tam się skrywa. Dostaliśmy pancerza, tutaj rozwalimy. Rozwalimy pierwszak w twarz. A, tu jeszcze był... Złoto było. Zapomniałem, mogę zaatakować. Dobra, mamy broń. Zobaczmy, co dalej. On się sam chce zabić? Nie no, mam nadzieję, że nie. Dobra, zróbmy Tyriona. Walnijmy tego typa, walnijmy dwa tak. Jaki to jest sekret? Nie czuj się! Ja nie będę go atakował na razie. Dobra, on też nie będzie atakował. No, powiem wam, że ręka wygląda imponująco. Do walki! Czekam na rozkaz. To jest losowa broń. Dobra, graj. Zobaczymy, 12 kart jeszcze w deku. Ja mam strasznie dużo monet. Okej. Okay. Poszedł w coś takiego. Dobra. Czyli ja, moi drodzy, musiałbym zagrać tak. Pierwszy zobaczmy. Aha. Tego nie przejdę. Oh my god. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu mamy coś takiego. Trochę kart nam się... kończy. Dobra, sprawdźmy to. Dobra, zróbmy coś takiego. Raz, dwa. Koncentracja. A! Zapomniałem. Okej, moi drodzy. Jest dosyć późno, ale zostawiam na razie, słuchajcie, ten materiał w tym oto momencie. Także wygraliśmy, jak widzicie, taki deck, no nie jest to ciężka bójka, ale jestem chyba... Dobra, jestem prawie że pewien, że tutaj jeszcze coś jest w tej bójce, że to nie wszystko, że można coś odblokować, jakąś reakcję bohatera, jakąś reakcję przeciwnika, jakiś ukryty poziom, jakieś cokolwiek... Więc jeżeli się mylę, bądź nie, to napiszcie w komentarzu. Ja pewnie następnego dnia to odczytam i jeżeli tak jest, to nagramy kolejny odcinek z Karczemnej Bójki. A tymczasem żegnam was, życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście zapraszam do grania w Hearthstone'a, darmowa gra. No i teraz w tym momencie gdzieś na ekranie na środku występuje tutaj przycisk subskrypcji. Dwa ostatnie filmy, bądź jakieś losowe, także zachęcam. Jeżeli chcecie więcej Hearthstone'a, a pojawia się on dosyć rzadko na moim kanale,
No to zapraszam na drugi kanał, który też tam będzie podlinkowany, Archiwum Live, taki bąkol siedzi na fotelu. Możecie zasubskrybować tam dziennie po parę materiałów, prawie że godzinnych, z Hearthstone'a. Trzymajcie się, cześć!